Odkryto dwa kolejne pałace Putina. Rosyjski portal: Władimir Putin ma dwie luksusowe dacze na Krymie. Ile pałaców ma rosyjski prezydent? Portal Krym Reali należący do Radia Swoboda donosi o kolejnych tego typu obiektach. Chodzi o dwie luksusowe dacze na Krymie. Baseny z morską wodą, lądowiska dla helikopterów i lodowisko, luksus i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Tak opisuje dwie krymskie dacze prezydenta Rosji Władimira Putina portal Krym Reali, który jest projektem Radia Swoboda. Wokół rezydencji wprowadzono ochronną strefę i zakaz lotów. Według relacji dziennikarzy, którzy powołują się na dane rosyjskiego portalu Projekt, rezydencja Putina na Krymie znajduje się za dwoma ogrodzeniami, jedno z nich ma 6 metrów wysokości. Według mediów płot, na którym zainstalowano wiele kamer monitoringu, zbudowano po aneksji półwyspu. Jak dodano, zagłuszana jest tam łączność mobilna, a wstęp w okoliczne góry jest zakazany. Już w 2019 roku pisano, że na terenie rezydencji budowane jest lodowisko, a na miejscu kortów tenisowych zbudowano halę do judo. Odnowiono też spa. Przyjeżdżali tam sekretarze KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Dziennikarze tłumaczą, że nad morzem znajdują się 4 dacze, do których od czasów ZSRR przyjeżdżali przedstawiciele władz. Wypoczywał tu na przykład jeden sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow, a później prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczynko, Wiktor Janukowycz. Sąsiadem Putina na Krymie jest były premier i prezydent Dmitrij Miedwiediew, który, jak twierdzą media, zajmuje dwie dacze i inwestuje dziesiątki milionów rubli w ich remont. Z drugiej strony dacze Putina sąsiadują z nieruchomością zajmowaną przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, w której wypoczywa jej szef Aleksandr Bortnikow. Przed aneksją był to kurort ukraińskiego oligarchy Ihora Kołomojskiego, dodają reporterzy. Dacze mieszczą się w pobliżu miejscowości Oliwa. Jej mieszkańcy twierdzą, że mogą korzystać z lokalnej plaży i kąpać się w morzu tylko jeśli w rezydencji nie ma gości. Nawalny ujawnia, pałac Putina w styczniu założona przez rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego Fundacja Walki z Korupcją opublikowała film Pałac dla Putina. Historia największej łapówki. W materiale pokazano luksusowy obiekt na południu Rosji, pod Gelendżykiem nad Morzem Czarnym. Nawalny zapewnił, że gigantyczny i luksusowo wyposażony pałac powstał na potrzeby rosyjskiego prezydenta, którego opozycjonista nazywa najbogatszym człowiekiem świata. Nawalny utrzymuje też, że budowę pałacu sfinansowały rosyjskie firmy państwowe i prywatne kierowane przez przyjaciół i znajomych Putina. Kreml, a także osobiście sam Putin, zaprzeczył tym doniesieniom. 10 dni po publikacji FBK biznesmen i miliarder Arkadii Rotenberg powiedział, że pałac jest jego własnością. Rotenberg jest uważany za bliskiego przyjaciela Putina.